14 marca serdecznie Was witam i pozdrawiam w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chciałabym, moi drodzy, abyśmy dzisiaj spojrzeli na nasze teksty troszeczkę szerzej. Pierwszy fragment ze Starego Testamentu czytamy w księdze proroka Izajasza. Po tym, jak napomina buntowniczy naród, nareszcie kieruje słowa nadziei. Nadziei na to, że Pan Bóg udzieli im przebaczenia i zwróci się ku nim. W przekładzie ekumenicznym czytamy Księga Izajasza 30, 19 wiersz. Ludu, który mieszkasz na Syjonie, w Jeruzalemie, nie będziesz już płakał, bo z pewnością zlituje się nad tobą, na głos twojego wołania odpowie ci, gdy tylko je usłyszy. Moi drodzy, jest to dla nas zachęta, szczególnie teraz w czasie pasyjnym, abyśmy wołali do Pana. Abyśmy właśnie patrząc na to wszystko, co było nie tak, abyśmy umieli przyjść, przeprosić, abyśmy umieli też przyjść z takim zaufaniem, że ważne jest, abyśmy szczerze zastanowili się nad swoim postępowaniem. Abyśmy zastanowili się nad tym, jaka jest nasza wiara. Czy jesteśmy blisko Boga i czy jesteśmy gotowi, tak jak przychodzimy do drugiego człowieka, także przyjść do Niego i powiedzieć: przepraszam, nie wszystko, co robiłem, było w porządku. Bo jeżeli ze szczerym sercem będziemy przychodzić, mamy właśnie tą obietnicę, którą Izajasz kierował do ludu. Pan zlituje się nad tobą na głos twojego wołania. Odpowie ci, gdy tylko je usłyszę. Jest to niesamowita nadzieja. Nadzieja na to, że Bóg nas usłyszy. Bóg da nam przebaczenie. I Bóg także zachęca nas do tego, abyśmy w Niego wierzyli. Drugi fragment, który czytamy, to fragment Ewangelii Mateusza. W 15 rozdziale czytamy historię o kobiecie kananejskiej, której córka cierpiała. Czytamy dosłownie, że miała córkę, którą zawładnął demon. Jezus początkowo nie chciał na nią może zwrócić uwagę, może chciał pokazać uczniom coś innego. Nawet uczniowie zwracali się do Niego, prosząc, żeby uciszył tą kobietę. A ona nauczyła uczniów, a także uczy nas, że tak naprawdę każdy z nas może czerpać z Bożej łaski. Z tego, że przyszedł Pan Jezus, po pierwsze, żeby naród wybrany mógł dostrzec w Nim Mesjasza, ale także, abyśmy my wszyscy mogli stać się chrześcijanami. I słowa, które właśnie Pan Jezus powiedział do tej kobiety, są fragmentem biblijnym dla nas na dziś. 28 wiersz 15 rozdziału Ewangelii Mateusza. Na to Jezus jej odpowiedział: o kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Moi drodzy, jaka jest nasza wiara? Chciałam, abyśmy dzisiaj się właśnie nad tym tematem zastanowili, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie: jaka jest moja wiara? Moja wiara w Boga. A także, aby ta wiara sprawiała, że z jednej strony będziemy dostrzegać wszystko to, co niedobre w naszym życiu, a z drugiej strony mam nadzieję, że ta wiara będzie w nas sprawiała, że będziemy dostrzegać wiele cudów, które mamy wokół siebie każdego dnia. Cud życia, cud zdrowia, cud bliskich osób. Moi drodzy, także czasem uśmiech kogoś na ulicy, czasem dobre słowo, czasem to, że ktoś nas zauważy. I w drugą stronę to, że my kogoś zauważymy, to, że my powiemy dobre słowo, to, że my, moi drodzy, będziemy modlić się o drugą osobę. To też są takie małe cuda. I chciałabym nas wszystkich zachęcić dzisiaj, abyśmy to dostrzegali. Z jednej strony odpowiadając sobie na to pytanie, jaka jest moja wiara, a z drugiej strony dostrzegając, że Bóg czyni cuda w naszym życiu. Wystarczy wierzyć. Wystarczy trwać przy Nim. Wystarczy być Mu wiernym. A kiedy nawet coś pójdzie nie po naszej myśli, przyjść do Niego, przeprosić prosto z serca.
bo on obiecał, tak jak wtedy ludowi izraelskiemu, powiedział, że przebaczy, że da litość. Tak samo i te słowa są aktualne dla nas dzisiaj. Bóg lituje się nad swoim ludem. Dlatego, moi drodzy, też dostrzeżmy to i bądźmy Bogu za to wdzięczni. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.